Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu zorganizował seminarium szkoleniowe na poziomie regionalnym z zakresu kontroli legalności pobytu oraz kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Konferencja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów w ramach projektu Wzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów wykonywanych przez Straż Graniczną, w tym współdziałanie z innymi instytucjami. Dzisiejsze szkolenie jest organizowane przy współfinansowaniu funduszy unijnych z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów. Jest to jeden z funduszy, który jest realizowany w ramach ogólnego programu Solidarność i Zarządzanie Przepływami Migracyjnymi. Zarząd do spraw cudzoziemców z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów wykorzystuje 4 fundusze. Jednym z nich jest organizowanie powrotów przymusowych, drugi współpraca z państwami członkowskimi przy organizowaniu powrotów. Trzeci fundusz to współpraca z państwami trzecimi przy identyfikacji cudzoziemców i czwarty priorytet dotyczy właśnie przedsięwzięć szkoleniowych. W związku z tym, iż jesteśmy na takim etapie przekształceń naszych formacji, przekształcamy się z formacji granicznej na formację migracyjną. Ustawodawstwo nie tylko krajowe, ale przede wszystkim unijne się zmienia. Nasi funkcjonariusze potrzebują licznych szkoleń. I dzięki tym funduszom możemy podnieść efektywność i jakość naszych działań. Praktycznie w dziedzinie, której dotyczy ta konferencja, czyli w dziedzinie kontroli legalności pobytu cudzoziemców, legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, jak wygląda ta współpraca? To tak jak mówiłem na wstępie, realizujemy wspólne patrole. Te wspólne patrole są przede wszystkim na głównych ciągach komunikacyjnych, gdzie tych osób przyjeżdżających spoza granic naszego państwa jest najwięcej i tam dokonujemy właśnie wspólnej kontroli. Czy to są służby z ruchem drogowym na tych głównych ciągach komunikacyjnych, czy też z policjantami prewencji z naszej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Główne elementy tej konferencji dotyczą trybu postępowania wobec cudzoziemców. Zmierzamy w tym kierunku do ujednolicania procedur, wyjaśniania procedur, wyjaśniania problemów związanych z procedurami, gdzie niekiedy są traktowane w różnych warunkach. Stąd obecność naszych prelegentów z różnych ośrodków Straży Granicznej, z praktycznie całej granicy wewnętrznej, włącznie z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej w Warszawie. I ustalając wszelkie zakresy funkcjonowania, dochodzimy do wniosków, że niekiedy procedura bywa różna, natomiast i tak wszystko zmierza do zakończenia w trybie postępowania administracyjnego przed właściwym Urzędem Wojewódzkim. Urząd Wojewody Małopolskiego współpracuje na bieżąco z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej. Dotyczy to przede wszystkim kwestii legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium naszego kraju, no w szczególności naszego województwa. Straż Graniczna pomaga nam w procesie legalizacji. Przede wszystkim jest to kwestia obligatoryjnych opinii, które Straż Graniczna musi wydać w przypadku udzielania przez Wojewodę Małopolskiego jakichkolwiek zezwoleń. Również w przypadku weryfikacji małżeństw. To znaczy, czy jesteśmy zobowiązani mocą ustawy sprawdzić, czy małżeństwo z cudzoziemca z obywatelem polskim nie zostało zawarte dla obejścia przepisów i wówczas Karpacki Oddział Straży Granicznej przeprowadza wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania cudzoziemców i to jest dla nas w naszej pracy niezmiernie pomocne. No oprócz tego również bieżące kontakty w przypadku wielokrotnych sprawdzeń, na przykład przekraczania granicy, liczby dni pobytu w Polsce cudzoziemców, co ma znaczenie we wszystkich formach legalizacji pobytu cudzoziemców.